Dodge Team Racing, which I'm super excited to visit. Tell us a little bit about what we're checking out here today. Yeah, so Dragon Mines is one of the original tracks from Crash Team Racing. And like all the other tracks, our goal was to sort of... to jest ten smok z drafów Cortex! To jest on! To jest ten, co nas gonił! So what are some of the biggest Blizzard the Lizard! We'll be seeing. Yeah, so it was called Dragon Mines because it's Komodo Joe's track. So it's his home turf. You know, it's a track you'd be racing him on. But at the same time, there are no dragons. You know, to a certain extent, it was a reference to the character. But, you know, we told ourselves, you know what? What if you know, there was a mining community would have stumbled upon an old dragon's treasure? So here what you have is, as you can see on the side, is we have, like, the full community with, you know, little houses and carts going around. I was going to say, it's like this detailed, like, ecosystem happening around you while you're racing. Yeah, yes. It seems like what, you know, the power of, you know... Nie no, ten poziom epicko wygląda, nie? Serio. Dragon Mines. Yeah, and really our goal was to animate the world. You know, it was fairly static at the time because of the technological constraints. But when, you know, today, we can have fun with animating the world. So what you'll see as you're racing, although it's not where you're paying attention first, is that we'll have miners digging at the same time as the music beat. We'll add final lap, ostatnie okrążenie. Ej, ale ta trasa naprawdę jest krótka. As you're coming by, there's a whack-a-mole just to the left there, and a dragon paying attention to what's going on the track, trying to breathe fire. But you know, he's so old that he's unsuccessful. Aw, buddy. So yeah, these are the things that we're doing, and now you know we can have piles of gold everywhere. Oh, you got crushed there. My bad. Yeah. All right. And so these are some of the things that we're thinking about when we're redesigning the track. You know, we're not redesigning the layout. The layout is exactly the same, same grid controls. But you know, what's going on in the world though, we can have fun with. Nice. That's incredible. So yeah, the muscle memory of, you know, shortcuts and different techniques that players that played the original in 1999 had, those are still valid here. Yes. But then there's just new set dressing, amazing new... Crash obrażony. There's so much to check out that since we have you here, let's hop back in and maybe you can give us a bit of a tour of Dragon Mines. Absolutely. Ej, czekajcie, ja tu se muszę aż cofnąć. Czy ja widziałem tego? Reaperów, o nie, Reaperów w pojeździe Oxide, Jezu, jak to wygląda, XD. Dobra, oglądamy dalej. Again, and let's sort of take our time. We've gone into time trial, so we've got the whole place to ourselves. Yes. And Thomas, you know, would love your developer's insight into just some of the things that people might not notice as they're just whizzing by lap after lap. Yep, so we're taking this time to give you a quick tour of some of the attention to detail that we like to put in every track. So first thing you notice is that we customized every starting gate with the... Aha, bo tutaj jest ten koleś. So in this case, you know, you had at the beginning of the track, you see these bats flying away. And now we have this miner trying to grab the last bat that stayed there. I guess he just doesn't like bats. To jest ten ziomek od Cortexa, w sensie ten jego pomagier i tak dalej, co tutaj jest nad tym napisem CTR i ten nietoperz. Aha, już kumam, on chciał tego nietoperza zdjąć. Unlucky. Gold nuggets and stuff. And just waterfalls and grinding gears. And so here's an example of what you see. O, kowal! Ej, to jest bardzo ładne. To jest bardzo fajna sprawa. Chociaż nie do końca kowal, bo on chciał tutaj ten. On tutaj chciał ten, tory naprawić. I czy ja tu widzę chomika? Chyba tak. O, i to jest tak jak mówię, widzicie? To jest ten smog z The Wrath of Cortex. So dragon here, so we open up the cave area, and he's actually trying to be threatening, right? Trying to breathe fire as the racers are going by, but, you know, to no avail. He's too old. I'm deeply intimidated, buddy. Like, it's a good effort. Good old boy. And so this is one thing we'll be trying to do. Like, right here, to your right, you have a rat getting stuck in... Oh, no. Oh, szczury. And so you have, very like, helpful his buddy. Friends, yes, too. You have his buddy, like... pulling by his ear. Amazing. Laughing it off as they're trying to pull him. So these are... this is the kind of humor we're putting. Like, you know, we've added piles of gold in the distance. You know... Ej, co jak co, ale Activision i Binox to tutaj odwalili kawał dobrej roboty. Jeżeli chodzi o takie, wiecie, dodatkowe detale. Przynajmniej teraz te poziomy nie są takie puste jak w normalnym Team Racing, bo czasami się odnosiło wrażenie w Team Racing, tym retro oczywiście, że czegoś tutaj jednak brakuje, że jednak czegoś jest za mało, czegoś jest
praktycznie, no, te poziomy były po prostu puste, no nie ukrywajmy. Niby coś było, ale jednak były pewne luki, które można by było w fajny sposób i... No po prostu w fajny sposób je, kurde, no uzupełnić tą lukę, żeby tej pustki nie było, god damn it! Carts on rails and are stuff like that. Are there any shortcuts we could highlight? Yes, there's one, but it could be very difficult. You have one right here, so as you see, the carts are sort of like rolling by. Oh, winda widzę tutaj. A boost to pick that shortcut. Because there's probably one high on Otherwise, your heels here. I'm just gonna get probably crushed by it as you can it's coming. Dump out onto yeah, the track. There you go. Okay. And so, but if you have a boost, you can use that shortcut to your advantage. Okay. And you know. Czekajcie, cofnijmy sobie to trochę i spowolnijmy to. Bo mnie jedna rzecz zastanawia, tak lekko spowolniby, tak nie wiem, odotąd. A boost to pick that. Widzicie to? Widzicie to? Crash? W normalnym crashu Team Racing było tak, że kiedy wjeżdżałeś w ten skrót, byłeś mega spowolniony. Crash tutaj sobie może normalnie jechać, czyli pozbyli się tego trochę takiego, powiedzmy, realizmu, że Crash być może mógłby być spowolniony. No bo zobaczcie, jak on jedzie. Na normalne dam teraz. Widzicie, jaki on jest szybki? On takiego dystansu w retro crashu Team Racing na pewno by nie zrobił. On by co najmniej gdzieś był do połowy, jeżeli chodzi o te tory. W sensie do połowy tam trochę niżej, nie? Wiadomo, o co chodzi. Niesamowite, powiem szczerze. You can use that shortcut to your advantage and you know skip the entire section, but as you can see, you got squished twice. So definitely need to have some kind of boost or Aku Aku mask, I recommend. Well, that was very selfless act of you to show everybody and Barry getting squished like that. And so talking about the mining community, that's an example of an area that was empty in the original game. So we really wanted to fill it up with life, right? So now we have like little houses, right. Basically located right by the stone pillars. Where all the miners live and they're off time. And you see them like mining and moving and dancing at the same time as the music goes on. So Ej, ale Dragon Mines to teraz wygląda jak takie typowe miasto pod ziemią. Taka typowa... No patrzcie, kurde, oni się tutaj tak rozwinęli, że serio, tutaj macie domki, kurde, kopalnie. To Dragon Mines to naprawdę się ładnie rozwinęło na przestrzeni tych ładnych lat. These are the things. You even have my point there in the background, a little Beanox logo right in the distance. Oh, sneaky devil. Yep. So these are things that we do. So, you know, that's the kind of humor and life that we want to add to every track. It's amazing. It's, there's so much going on here to digest. So thanks for walking us through it. We're actually going to jump into another exciting track in just a second. O, retro skin. Teraz będzie retro stadium. Take a quick look at the retro skin for Crash, which is incredible. So polygonal. Glorious chunky polygons. Love it. Yeah, that's exclusive to PlayStation. So we have Retro Crash, Retro Coco, and Retro Cortex. Nice. Along with this brand new retro kart set. Awesome. Very and cool. I think we are going to check out even more retro content here. Oh. Retro Stadium. Widzicie logo nawet PlayStation? Kurde, ale oni się... Oj, Retro Stadium. Ale cieszę się, że Retro Stadium to jest ekskluzyw dla PlayStation. I żeby nie było, do osób, które mają Xboxa, Switcha i mają Crasha Team Racing spreorderowanego i mają teraz przysłowiowy ból dupy albo po prostu są zdenerwowani tym, że PlayStation dostało taki poziom, a oni nie. Przypomnę raz jeszcze, Crash... Jego początki były właśnie na PlayStation, a nie na Xboxach czy Switchach, albo w ogóle na konsolach Nintendo. Crash zaczynał od PlayStation, więc uważam, że w hołdzie dla Crasha, żeby uczcić to, że wychodzi Crash Team Racing Nitro Fueled, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że zrobili coś takiego. Serio, ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że PlayStation dostało ekskluzywnie ten poziom. I to jest tylko ekskluzywny poziom, tylko dla PlayStation. I takie jest moje zdanie i pewnie jest też to zdanie niewielu, a raczej większości osób. Jejku, ale mi się język plącze.
Nawet ta flaga z CTR-a jest klasyczna. Ale fajnie. The PlayStation exclusive track, and gosh, you know what, Thomas? I gotta say, I love what you've done with the place. Thank you. This is a PlayStation exclusive. I had no idea. Polar, lol. That's what I was gonna say. So I yeah. New. Kurde, ale se przewinąłem. Teraz tutaj trzeba z powrotem. Kurde, mać. Gdzie my byliśmy? Tutaj gdzieś. Thank you. Patrzcie, Polar w ogóle ma tego. On jedzie na pojeździe Oxide'a i ma taką skórkę tego. No, pandy ma, bo jest taki czarno-biały, nie? Ciekawa skórka dla Polara, nie powiem. To jest PlayStation exclusive? I had no idea from all this look. That's what I was gonna say. So I yeah, brand new retro reinterpretation of Turbo Track, Retro Stadium. And you know, it's full of twists and turns. But it's also made of low polys. Yeah, I was gonna say, like, even just looking at this track right below you, like, it really brings you back, but it still looks crisper and cleaner than it probably did back in 1999. Well, yeah, I mean, we had a lot of fun actually retrofitting this track. Yeah. Our studio art director, who I've been working with for about 20 years, back to the time when we were developing PlayStation 1 games, was actually having fun playing with 32 by 32 pixels textures. Wow. And it would go as far as picking 64 by 64 pixel textures. So, but that, you know, this is where we're pushing it. And so, say, like, is it incredible? Wszędzie logo PlayStation. Matko Boska. I to tylko podkreślę, że to jest ekskluzyw dla PlayStation. Part is removing stuff. Yeah. Like, you know, because we've had it so much with the brand new remastered version. But in this case, what we did is we turn on the texture filtering off, and this is how we can achieve the pixelated look on the ground, even in the crowd. Yeah. So it was really a matter of, you know, it's less is more, right? So it was being faithful to the original arena model. Right. Tutaj Velo mały jedzie, kurde, widzę. On już jest czwarty. Even the corners, or even the flying banner right here. Yeah. Final lap! Epickość, epickość. Jeszcze tylko 11 dni, żeby zagrać w to. Epickość! Chcę już tę grę mieć. Mówię oficjalnie. Sort of muscle memory will come back to you. Yeah, and it's definitely a technical course. Yeah, you know, a lot of tight turns, a lot of turbo pads. Right here. I've been really grappling with these. I've yet to perfect them, but that's hey, something. You're doing all right. Thanks. Oh, well, at least just I avoided that one. Almost took them with me. Oh, maybe I should ease off the gas a little bit. Actually. I don't that's know. Probably my trick. It's well, just here you have this opportunity to maybe say, finish first. Oh, tip. Oh, you might get it. Oh, please. No one have a missile behind be me. Successful. Oh, yeah. Okay. Awesome. It's all great hinging job on that. You know what? No, w końcu się udało wygrać, well, kurde. Ma powód do dumy. Let's jump in. Let's split screen multiplayer. What do you guys think? Of course. Alright, before we oh, multiplayer teraz. Multiplayer, let's play around with the randomization option. Tylko taka pewnie ciekawostka, albo taki dodatek na czterech. Yes. Clearly just been mixing and matching all these different skins and carts. Oh, randomize. To niezły. Klasyczny Cortex. Yeah, it's a very powerful button. That's why we created it. Actually, it's one of the things I like the most when we're playing this game now, is that it's a randomized. Oh, kurde! Polar w tym, w stroju takim strażackim. Tak? To jest strażacki strój? Nie, czekaj, taka żółta czapeczka, co ona oznaczała? Jak ktoś wie, to niech mi napisze w komentarzu, bo ja nie pamiętam, ale to trochę wygląda jak taki płaszcz przed, nie wiem, powodzią czy przed czymś. Aż kichnął, kurde. Let's see. Why not? Guess I'll be playing as Zam with the bulldog. Excellent. And then for those following along at home, player one is going to be Thomas. I am player two. Kristen's player three, and then Scott over there is player four. So let's jump on in. All right, so we're jumping into polar. Ah, jadą teraz w czwórkę w Glacier Park. Yeah, stay frosty, guys. May the best racer win. Thank you. Gotta try to get that. I'm not consistent in getting that boost. Thomas, what's your tip for getting that starting boost? So you have to wait for the final green light to hit it. I mean, so kurde, oddajcie mi pada, też chcę zagrać. Nie bądźcie takie, kurde.
Ale wiecie co, taka mini ciekawostka dla tych, co mogli nie wiedzieć, bądź nie wiedzieli. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy gracie sobie za pomocą multitapa, czyli takiego specjalnego urządzenia od Sony, podłączając cztery pady, albo wiecie co, trochę przyciszę, bo możemy to zagłuszać trochę, chociaż, dobra, powiedzmy, że tak. Bo oni tutaj i tak tylko grają. Więc kiedy macie multitapa, czyli specjalne urządzenie do PlayStation, które pozwoli wam podłączyć cztery pady, bo to jest trochę taki rozdzielacz do PlayStation, jako taki dodatek. Kiedy podłączycie cztery pady od PlayStation i zagracie sobie we czwórkę, to ponoć wszystkie poziomy są troszeczkę graficznie ograniczone. Czemu tak się stało, pewnie jesteście ciekawi. Otóż dlatego, że PlayStation w tamtych czasach miało problemy właśnie z wytwarzaniem czegoś takiego i przez to można by powiedzieć, że procesor się męczył. No ogólnie sama PlayStation się męczyło z tym bardzo, dlatego kiedy zagracie sobie we czterech w Crash Team Racing tego retro, zobaczycie wielkie różnice graficzne, że większość poziomów wygląda troszeczkę brzydziej. Ale jest to zrozumiałe, bo PlayStation by nie wyrobiło. Jakby miało utrzymać z powrotem tą normalną grafikę w trakcie normalnych poziomów, gdzie jedziesz ty kontra twój przyjaciel, albo po prostu ty w Trip Adventure. The boost when you're power sliding. Yeah, I mean it's been a while for me since I, you know, was trying to master these boosts, and so having that extra information is super handy. But then yeah, if folks are used to the classic look, that's available too. Dang it, into the drink. I okay. know. Every time. Should have chose Crash's scuba skin for how much time I'd be spending in the water here. By the way, I think I'm killing it. Coraz bardziej się hypuje. One day I'll get that shortcut that's at the top of that tunnel. Yeah, so you need to hop at the right time in order to get to hit it. That's a tricky one though. I just slammed into the wall. Oh, dang it. That was a close one. Do you have a favorite power up, Thomas? The missiles. The tracking missiles, of course. A tutaj gadają o ich ulubionych power-upach, bo słyszałem favorite power-up. Although I kind of like throwing a rolling bomb behind me when I know. Komu tak idzie szczerze najgorzej? Temu, Kristenowi. Albo Kristen. To jest chyba ona. Nie wiem. Bo tam wiem, że tutaj, jak słyszycie, dziewczyna też gada, więc mi się wydaje, że to jest ona. Albo Tim, to jest ona. As soon as you have 10, you get a little faster. But also your power-ups become more potent. They do. So the beaker, the green beaker, turns into a red beaker, and now you have a little cloud, a rainy cloud on top of your head if you get hit by it. Rolling bombs will last longer. TNT crates will turn into nitro crates instead, which will explode on impact. Oh, and I should be talking while I'm racing. And yet you're still totally dominating. Yeah, and still first place. Maybe that would just even the odds a little bit. Distract him more. Get over here. Oh no! Oh, I just. Was that you, Chris? Dobra, Thomas wygrał. Scott chyba będzie drugi. No tak, w sumie Scott jest drugi, więc o czym ja tutaj gadam. How you guys doing? Listen. See you having a good time. It's great back here. Thanks, Thomas. No. I'm gonna get myself a drink. Do you want anything? Oh, okay, thanks. No ice though. Let's see. So it's a race for second now. For third. For third. Oh, wait, no, yeah. It's just Kristen and I. Oh, yeah. Well. Hey, I finished. All right. That's what matters. That's good. Thomas, thank you so much for stopping by and showing off Crash Team Racing Nitro Fueled. My pleasure. Not long to wait to visit Dragon Mines and Retro Stadium and play some multiplayer. It's coming out June 21st. Yeah, can't wait for people to get their hands on it. Yeah, thanks for watching, everybody. Jezus Maria, powiem wam ludzie, że ja się tak hypuję na tego Crasha Team Racing Nitro Fueled, że wy sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie. Ja normalnie, kiedy wracam z pracy po nocce, to ja spać nie mogę, bo ja czekam tak niemiłosiernie na tę grę. No ale co ja mogę powiedzieć odnośnie tego Dragon Mines i Retro Stadium? To co słyszeliście, to jest moja opinia. Nie mam tutaj co do dodania. Wiem, że niektórych może to denerwować, że w większości wyrażam swoją subiektywną opinię, no ale staram się być obiektywny, tylko że no widzicie, ja nie jestem tego typem człowieka, że jak wszystkich coś denerwuje, to mnie też denerwuje. Bo czasami jest na odwrót, że jak wszystkich coś denerwuje,
to mi się może to akurat podobać. Albo na odwrót, wszystkim się coś podoba, a mnie może coś denerwować, więc nie chcę też na siłę mówić swoich ocen, a sami widzicie, że bardzo się cieszę, że coś takiego się pokazuje, tym bardziej ja się jeszcze hypuję na to. Cóż, co ja mogę powiedzieć tutaj? Wydaje mi się, że to by było na tyle z tego oto materiału. Chciałem tutaj omówić te dwa poziomy, ale szykuje się jeszcze drugi materiał z większością ilością. Z większą ilością poziomów. I był to materiał z kanału PlayStation z 31 maja 2019 roku odnośnie Retro Stadium oraz Dragon Mines. Oczywiście link pozostawiam w opisie do obejrzenia wideo bez mojego komentarza, bo ja tutaj, jak widzicie, co jakiś czas pauzowałem i troszeczkę filmik ściszałem, byście mogli zobaczyć moją reakcję, bo wiem, że niektórych to denerwowało, że chamsko pauzowałem i nie wiem, komentowałem albo po prostu ten, więc postanowiłem, że troszeczkę będę przyciszał filmik, żebyście zobaczyli przy okazji mój komentarz, ale nie tracąc przy tym, że filmik jest zastopowany. Dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. Kliknijcie na dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich rzeczach, które tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw komentarz, napisz, co sądzisz o Retro Stadium Dragon Mines oraz o materiale i widzimy się w kolejnych materiałach Let's Play i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa, pa!